sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie naszych słuchaczy i widzów. Z tej strony Bartosz S. zwany Sawą. Zapraszam. Chciałbym powitać naszych ekspertów w dzisiejszej delikatnej debacie, czyli majora Marudę, Krzysztofa Szymańskiego oraz pułkownika Macieja Krowaja. Witam serdecznie Państwa, witam majora Marudę. Witam Panie Pułkowniku. Tak będziemy sobie majorować, podłucznikować i pułkownikować. Ustalmy sobie po imieniu, będzie lepiej. Maciej, jestem. Krzysztof. Tak. Dokładnie. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby porozmawiać na temat sytuacji z 2011 roku. To znaczy wypłynęły w naszym gorącym czasie przedwyborczej gorączki, wypłynęły dokumenty, plany obronne Wojska Polskiego. Tylko mając dostęp do naszych szanownych ekspertów, trzeba przyjrzeć się chyba na szerszy ogląd tej sytuacji, jaka wtedy była, i to ze strony rosyjskiej, jak i polskiej. Prawda? Tutaj no tak, może. Może Krzysiek, zaczniesz to od polskiej strony. Ja się będę tutaj trzymał rosyjskiej. Jak wyglądała Rosja w tamtym czasie? Czy mamy 2011 rok, jest to pierwszy rok po tak zwanej profesjonalizacji Wojska Polskiego, Armii Polskiej. Od roku już nie ma poboru. Ostatni żołnierze zasadniczej służby wojskowej odchodzą w 2010 roku. Było to około 20 paru tysięcy żołnierzy. Jednocześnie są wstrzymane, zawieszone wszelkie szkolenia żołnierzy rezerwy. I Armia Polska jest w trakcie dużych reform. Przede wszystkim jest likwidowana wtedy uważana za zbędną infrastrukturę, między innymi szkoleniową. Koszary, poligony były zamykane i też przy okazji trwał proces likwidowania tak zwanych zapasów nienaruszalnych, czyli zasobów na czas W. Taka była sytuacja w 2010-2011 i przez kolejne 2-3 lata. To jest z mojego punktu widzenia i to, co my wiemy, co się działo. Oczywiście myślę, że coś się działo jeszcze więcej, o czym może się dowiemy z kolejnych jakichś publikacji w tym gorącym okresie przedwyborczym. Myślę, że teraz, Macieju, jak wyglądała armia rosyjska wtedy, bo wiemy, jeszcze bardzo ważna rzecz, nasza wtedy armia, wojska lądowe liczyły około 65 tysięcy żołnierzy, plus jacyś tam, rezerwiści jeszcze w miarę młodzi, mam średnia wieku 25-30 lat, no i kogo mamy przeciwko sobie w 2011 roku, jeżeli mamy tak robić political fiction i pisać książkę w tym momencie. To jeżeli chodzi o Rosję, to trzeba troszeczkę jeszcze dalej się cofnąć, czyli do 2009 roku, kiedy siły zbrojne w Federacji Rosyjskiej były też zmniejszane i to też radykalnie. Tutaj mam trochę danych i będę tutaj trochę posiłkował się tymi notatkami, które zrobiłem, bo tutaj będzie trochę liczb. I tak, w październiku 2013 roku, czyli już po tej całej reformie 2009 roku, Izba Obrachunkowa Rosyjska w kontroli finansowej świadczeń pieniężnych podała, że w 2010 roku przy obliczeniu budżetu stan wojska Federacji Rosyjskiej liczył 1 116 224 osoby. Z tym, że w 2011 roku to było de facto tylko było 1 056 000 tam z małym hakiem. Ale Maciej, przepraszam, bo ja podałem liczbę wojsk lądowych. Teraz właśnie, ja ci chciałem pokazać, ile wojsk w całym. I teraz
ile tak naprawdę w tym komponencie lądowym, można powiedzieć, było tak. wojska z wojska tego takiego do walki, tak? Tego właśnie tego. To jest 769 tysięcy żołnierzy. Z tego, stosunek 1 do 10. Z tego, a nie korzyść. Tak. Z tego w samych w komponencie lądowym 425 tysięcy. No troszeczkę lepiej. Tak. 1 do 8. Dlatego nie chciałem tak. powiedzieć, że tylko mamy 425 tysięcy w tamtym okresie żołnierzy Federacji Rosyjskiej, tylko chciałem pokazać jakby poziom wszystkich tych wydatków i gdzie jest się, w którym miejscu się klasuje ta liczebność Federacji Rosyjskiej. I pamiętajmy, że to Federacja Rosyjska to nie tylko ten kierunek zachodni, ale to jest ten kierunek południowy, Daleki Wschód. To jest rozciągnięte, te wojska są na wiele kierunków. Tak. Ale ten nasz zachodni liczył niecałe 112 tysięcy żołnierzy. Maciej, czyli mamy z jednej strony około 112 tysięcy żołnierzy Armii Federacji Rosyjskiej plus 25-30 tysięcy potencjalnie żołnierzy Armii Białoruskiej, tak? No bo to razem by musieli współdziałać. Kontra... Przed mobilizacją, już tak mówię. Oczywiście, mówimy przed mobilizacją, tak? A jak ona wyglądała, no to widzieliśmy w zeszłym roku w Rosji. Kontra nasza armia, mniej więcej 65-70 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych, tak? Przed mobilizacją. Czyli mamy 1 do, jak myślisz, 2, 3? 2,5? No tak, niecałych 3, tak? Tak, niecałych 3. Czyli i to tylko własne siły, tak? Tak, własne siły. Czyli mamy jakąś podstawę, tak? Jeden do trzech mamy. Tak. Czyli taki widzenia... klasyczny rosyjski przewaga na kierunku, tak. ale mówimy no o całych jakby siłach zbrojnych, tak? W Federacji Rosyjskiej. A pamiętajmy, że Federacja Rosyjska ma też jeszcze inne kierunki, na których musi też utrzymywać jakoś swój potencjał, projekcję sił. Tak, jeszcze mówimy, jakby doszło do konfliktu, o czym właśnie mieliśmy się bronić, jakby doszło do konfliktu, no to jeszcze Federacja Rosyjska musiałaby użyć jakichś tam sił wobec państw nadbałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. Czyli ten współczynnik 1 do 3 niecały musiałby zejść do 1,2, 1,2,5 niecałe. Mhm. Czyli według doktryny rosyjskiej nie mieli. Musieli się zdecydować, albo tak. uderzać tu, albo tu. Tylko tu? Tak. Jeżeli tu i tu, no to by mieli według doktryny nie do końca dobre pole do wyprowadzenia ataku na nas. Chyba, że osłabił też kierunek południowy, coś przerzucił. Mogą tak, zbudować, no. ustalmy, że mogą zbudować potencjał dla naszej dyskusji, ustalmy, że mogą zbudować potencjał, tak. ograniczając inne kierunki, co zrobili nawet teraz w wojnie z Ukrainy. Kierunki południowe czy Bliski Wschód zostały ogołocone z wojska w zasadzie i skierowane do walki z Ukrainą. Załóżmy, że też... Obwód lwiecki też został tak. ogołocony, tak? Cała północna część, czyli tak. okręg ten... przy Petersburgu też został ogołocony, Daleki Wschód. Ale to cały czas będzie, to cały czas nawet biorąc te 425 tysięcy, to cały czas będzie no, 3,5 do 1, tak? Tak. Jakbyśmy musieli wszystko wrzucić, w tym najgorszym scenariuszu. Mhm. Jeszcze mam takie pytanie. Tak? Mhm. Mam takie właśnie pytanie do Macieja. A jak sytuacja jakby systemowa? Ponieważ to były czasy tuż po reformie Serdiukowa. Tak. Czyli jakby profesjonalizacji tej rosyjskiej armii, ponieważ no, czasy były takie, że wszystkie armie europejskie i nie tylko przechodziły jakby na profesjonalizację. W tym Polska, tak i rosyjska. W całych siłach ten milion, co mówiłem, milion 56 tysięcy, reforma Serdiukowa doprowadziła, że około 45% to byli zawodowcy.
co nie ma takich poziomów w tej chwili w armii rosyjskiej. Ta armia rosyjska była wtedy zmniejszona, ale niesłychanie dobrze zarządzana i dowodzona, nasycona profesjonalistami kontraktowymi. Oczywiście w tych jednostkach, gdzie wymagała tego więcej tej techniki, czyli obrona powietrzna, czyli gdzieś marynarka wojenna, no to tych kontraktników, jak to się mówi, było więcej, tych oficerów i podoficerów zawodowych i tam ten poziom był oczywiście wyższy. No ale na całe 1 056 000 żołnierzy z tamtego okresu, 420, ponad tam 430 tysięcy to byli zawodowi. To duży poziom, biorąc pod uwagę, że tam też była oczywiście służba i tak dalej. Ale na jednego w zasadzie zawodowego przypadał jeden poborowy. I to jest coś, co Rosjanie utracili i już nigdy później po tej reformie nie było. Odwrócili to później z powrotem, bo chcieli zwiększyć armię, ale kosztem właśnie tej profesjonalizacji, co widzimy, jak się to przełożyło na działania bojowe. Mamy to chyba później zaczęło być przez Gerasimowa jakby maskowane barsami i rozgwardią. Tak, i to jest, mamy przykład. To mówimy dekadę, czyli odwrócenie profesjonalizacji, przejście na typową taką szkieletówkę, co się niestety robi teraz u nas. Tak, spowodowało zatracenie tej umiejętności. Armia rosyjska była mniejsza, ale bardzo sprawnie zarządzana, czyli byłaby naprawdę takim przeciwnikiem, który ten potencjał 3:1 mógłby wydajnie spożytkować. I to nasi planiści przewidywali, że walka z tym przeciwnikiem, mimo że nielicznym w stosunku do tego, co teraz na przykład, ale jest to, będzie walka z wysoce profesjonalnym przeciwnikiem, potrafiący działać w działaniach połączonych na poziomie taktycznym i operacyjnym, co nie bardzo wychodzi na przykład Rosjanom teraz. To wszystko mówię, odnośmy trochę też do dzisiejszych czasów. Z tamtego okresu ćwiczenia rosyjskie były bardziej profesjonalne, nie były robione tak, znaczy one były też tak medialne, ale nie tak medialne jak później. Natomiast Rosjanie wprowadzali w 2011 roku, trzeba powiedzieć, że wprowadzili do wojsk powietrzno-desantowych BMS-a, którego my jeszcze na świecie nie widzieliśmy, że coś takiego istnieje. To mówimy o 2011 roku. BMS, Andromeda D, zaczęła funkcjonować w 2011 roku. Pierwsze elementy zostały kupowane. Teraz to już jest system, który ma ponad 10-letnią tradycję funkcjonowania w całym wojskach powietrzno-desantowych Federacji Rosyjskiej i już wielokrotnie jakby modowany doświadczeniami. Natomiast tam 2011 rok to jest wprowadzenie. Czyli to była armia, która nie dość, że się profesjonalizowało, to wchodziły pewne nowe elementy, o których my dopiero gdzieś mówimy teraz. Oni dekadę temu już to realizowali. Tutaj także tylko... to był sprawny przeciwnik, o wiele sprawniejszy i groźniejszy niż teraz. Tylko teraz chociaż wyjaśnijmy dla naszych słuchaczy, bo niektórzy mogą nie wiedzieć, że BMS to jest Battle Management System, czyli taki w skrócie powiedzmy system operacyjny. Zarządzaniem pola walki. Przepływu informacji, tak. Taki przeciwnik był w 2011 roku, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Nie było oczywiście tej pierwszej armii pancernej, która nas tu straszyła, ale były inne elementy, były mniejsze jednostki brygadowe, które no, sprawiałyby naszym sporo problemów. W mojej ocenie na danym kierunku mogli poza 6 brygadami liniowymi, nie mówię o artylerii innych takich wspierających, ale też ważnych jednostek, ale takimi liniowymi, to 6 brygadami białoruskimi. Mamy 2 brygady wtedy w obwodzie królewieckim i tutaj Rosjanie mogli wystawić do 30 brygad.
na całej długości, czyli mówimy też o kwestii południa i tak dalej. To mniej więcej mówimy o tym. No tak, tylko jeszcze by musieli zabezpieczyć kierunek ukraiński, tak? Bo tak. Wtedy no, jeszcze jesteśmy przed w 2011 roku Ukraina była prorosyjska, trzeba powiedzieć. To też. No, okej. Okay. Tak, to jest też... by nie musieli aż tak nie, zabezpieczyć sobie tej flanki. Mi się wydaje, że tutaj bardziej my musielibyśmy zabezpieczać kierunek obejścia nas przez Białoruś i Ukrainę tutaj, od kierunku na Lublin, bo też taki scenariusz zakładał, że Rosjanie nie pójdą na Warszawę tak do końca, tylko po prostu skręcą w kierunku Lublina i pójdą na te nasze... najbardziej wydajne rejony tutaj Podkarpacia, Śląska, i tutaj jest po prostu rozciągną nas tutaj w Górnej Wiśle. Dlatego przy tych opublikowanych planach jest pokazana obrona linii Wieprza tak naprawdę, tak? Czyli zablokowanie właśnie obejścia czy uderzenia z Białorusi na południe właśnie na Lublin i w kierunku na Kraków. Tak, no plan zamierzał skanalizować te 30, znaczy, no to liczmy w najgorszym przypadku te 30 brygad plus 6, tak? Które no musiałyby, my ile mieliśmy, proszę, przypomnij mi, Krzysztofie? Wtedy zgodnie z tym planem chyba mieliśmy mieć 8 brygad, no. Tak, 8 brygad, plus po 4 dniach mieliśmy wystawić 4 brygady zmobilizowane, rezerwowe i po kolejnych paru dniach kolejne 4 zmobilizowane brygady. Tak, słuchaj, to już z kalkulacji 36 brygad mamy po tej stronie. Tutaj mamy 8 do 10, myślę, że przelicznikowych ogólnowojskowych brygad byśmy mieli na tych od ręki, tylko pytanie, bo mówimy brygada, tak? I nie patrzymy na to, jak brygada dana jest ukompletowana. Oczywiście podciągnięcie 30 brygad przez Rosjan na granicę, no nie robi się w ciągu 24 godzin. No oni nie mają tam pierścienia, słynnego pierścienia Arabeli, pyk, i przechodzą na granicę, tylko wiadomo, że u nas też byłoby jakieś rozwinięcie mobilizacyjne. Te brygady nasze polskie, nasze jednostki byłyby też rozwijane, byłyby uzupełniane o rezerwistów, jeszcze wtedy młodych rezerwistów, tak? Średnia wieku 25 lat. Wtedy. Krzysztof, tutaj masz na myśli takie to, co byliśmy w stanie zaobserwować na przykład koniec 2021 roku, początek 2022, czyli 5-6 miesięcy zbierania się rosyjskich wojsk i krzyczenie Amerykanów, ostrzeganie całego świata, że Rosjanie się przygotowują, prawda? Tak, tak. Myślę, że to byłoby w ramach jakichś tam połączonych ćwiczeń białoruskich, rosyjskich. Tak by było. To jest niemożliwe, żeby przerzucić w ciągu doby i nagle pach atak. To nie jest wrzesień 1939 rok. Mamy rozpoznanie elektroniczne, nie tylko my, mówię też o NATO. Tak? Na pewno byśmy byli w stanie uzupełnić jednostki nasze, rozśrodkować, tak? Przerzucić z miejsca stałej dyslokacji z MSD na obszary wyjścia. Ja się obawiam jeszcze innej rzeczy, ponieważ jak wspomniałem, po paru dniach, bodajże po 4 dniach miały być formowane, miały być gotowe do użycia 4 dodatkowe brygady. Co do ludzi wtedy nie ma problemu. Co do sprzętu jest problem. Jakie to miały być brygady? Bo już wtedy na zapasach nienaruszalnych nie było czołgów, nie było KTO, BWP-ów, artylerii, nie było wozów dowodzenia, wozów zabezpieczenia logistycznego, czy nawet nakładu mistrzowskiego. Kto miałby bronić? Ponieważ w tym dokumencie jest to, że bronimy, wycofujemy się, rotujemy brygady, tak? I teraz nawet tak, przypuśćmy, batalion na Rosomakach walczy z pododdziałem rosyjskim, ponosi straty, przypuśćmy 30%. Czy byśmy byli wtedy w stanie
odtworzyć zdolność bojową pododdziałów na tak szybko, żeby móc znów rotować naszą linię obrony. Pamiętajmy, że to by działo się nie w tygodniach, a w dniach, prawda? Tak. Tam się zakłada parę dni, tak? Mamy się cofać. Mamy opóźniać atak, tak? Wciągać, delikatnie mówiąc, wciągać Rosjan na teren Polski, tak? Aby móc skutecznie się obronić. Teraz, czy ten plan wtedy był na tyle realny, bo Excel przyjmie każdą cyfrę, a mapa przyjmie każdą strzałkę, tak? I pytanie, czy od strony technicznej byśmy byli w stanie właśnie obronić tą linię Wisły, czy wcześniej byśmy byli w stanie spowodować, aby ten ruch wojsk rosyjskich był spowolniony. No, nie dowiemy się, tak, bo niestety no, te informacje są, mam nadzieję, że będą jeszcze tajne, bo one tak naprawdę się nie zmieniły do dnia dzisiejszego. Rosjanie uderzali w kilku rzutach. To jest 30 brygad, one nie, proszę sobie nie wyobrazić, tak, że one nie rozwiną się. Nie ma takiej możliwości. Są pojemności kierunków operacyjnych, geograficzne pojemności, ale też to, co jest pojemność logistyczna. Bo tutaj jeszcze te rasty trzeba sobie nałożyć. Tak. I zakłada się, że w pierwszej linii mogły iść maksymalnie 7 brygad. Mówię o kierunku białoruskim, jeżeli chodzi o kierunek na nasz. I te 7 brygad uderzałoby na naszą tu jedną brygadę, chyba ona była tak, w pasie wspomniana. Tak. I ona w zasadzie miałaby na celu wskazać, gdzie te 7 brygad, w którym miejscu idzie i gdzie je skanalizować. To tak zwane de facto, może nie rozwiązanie bojem, a obrona aktywna i właśnie albo zdefiniowanie. Albo wprowadzić te brygady w ten obszar, które nasze dowództwo stwierdza, że tu przyjmiemy ich główne uderzenie. Bo to można tak to sobie założyć. Więc tutaj ta walka 1 na 7 to taka jest porządna kalkulacja. Mi się wydaje, że niepełna doba by ta brygada tutaj trzymała się przy takiej w zasadzie można powiedzieć o godzinach. I to by był krytyczny czas do podjęcia przez dowództwo decyzji, gdzie przyjmujemy główne uderzenie, na jakim obszarach. I tam jest kilka takich obszarów wyznaczonych w tym planie. Bo była mowa o tych obszarach, tak. gdzie będziemy przyjmować. Co też geograficznie, to też wychodzi. Natomiast w tym drugim etapie o te 7 brygad w zasadzie walczyło rosyjskich przez najbliższe 3 dni, bo mniej więcej tak jest w doktrynie. Później wchodzi kolejny rzut. Można powiedzieć, tak, że tam szerokość jest większa, więc mogłoby wejść do 12 brygad. Oprócz tych 7, ale nie, trzeba ich już nie liczyć jako brygady, które działają. One by wykonały ten pierwsze uderzenie. Proszę, bo ja właśnie sobie wrzuciłem na ekran mapkę, którą przygotował Jarek Wolski. Tutaj pozdrawiam Jarka, bo on rozbił wszystko bardzo ładnie. I tak patrzę, tak dokładnie, masz rację, Macieju, to jest tutaj 7 brygad atakuje, jedna broni, cofa się albo jest rozbita wręcz, tak, do tego mogłoby dojść zapewne. Przy takim stosunku raczej by już nie wróciła do walki po dobie. Tak, nie. Gumka, myszka, ją gumkujemy sobie, tak? Nie ma. Nie ma. Jest atak właśnie z obwodu królewieckiego. Ale ja bym ten atak jako traktował jako pomocniczy i wiążący. Tak. Żeby wiązał przynajmniej jedną dywizję, czy te 3-4 brygady tak naprawdę. Tak? To jest na kierunku Toruń, Grudziądz, Bydgoszcz. To taka idzie ten atak. Ale faktycznie nasza obrona by była na linii od mniej więcej Ostrołęka do Lublina.
I tutaj po rozbiciu tutaj tej pierwszej przyjmowali, dekady... przyjmowali główne uderzenie, tak? Tak, tak. Jeżeli, I, to by jeżeli... było, i, to by było, I to by było bardzo dobre, ponieważ nasz sztab przeliczył to, że to zajmie Rosjanom 3 dni, tak, które będą musieli wyrotować jednostki. Czy nieważne, czy one brały udział w ciężkich walkach, czy nie, ale trzeba po prostu uzupełnić stan. I to jest ten moment, kiedy wchodzi drugi rzut. I jak wtedy, zanim na tej pauzie, bo musieliby Rosjanie w jakąś taką krótką pauzę zrobić, weszłyby, uderzyły nasze przygotowane siły, no to tutaj, jest szansa popić te jakby osuszone brygady i wejść na, w zasadzie w marszu na te, które jeszcze się nie rozwinęły. Tak. Tu pewnie dowództwo nasze widziało pewien obliczeniowy sukces przynajmniej. Musieli wyczuć ten moment właśnie zmiany. Ja chciałbym tutaj nawiązać do takiej jeszcze innej sprawy, tak zwane ćwiczenia sztabowo-dowódcze zima bodajże 2020 czy 2021. Gdzie był jakiś wyciek do prasy, że Polska miałaby się, czyli Rosjanie by do Warszawy doszli w 3 dni, 3 czy albo 4 dni, jakoś tak. Co no, z tego, co rozmawiamy, no make sense, tak? No bo faktycznie w okolicy znów byłaby bitwa o Warszawę, tak? W okolicy Radzymina, bo faktycznie w te 4 dni tam byśmy musieli się obronić, jak powiedziałeś, nasz drugi rzut. Czy uzupełnienie pierwszego by musiało zaatakować te właśnie rotujące się jednostki rosyjskie i te, które nadciągałyby. Jeszcze mówimy cały czas o wojskach lądowych, nie mówimy o lotnictwie, ponieważ no w doktrynie NATO jest założenie takie, że mamy przewagę w powietrzu. No mi się wydaje teraz... tutaj NATO by pierwsze co rzuciło wszystko to lotnictwo by po prostu... Tak, no właśnie. Przez pierwsze 3 dni myślę, że nie, ale w czwartym, szóstym dniu byłaby już wywalczana przez NATO przynajmniej lokalna przewaga i w tych uderzeniach nasze siły by pewnie były spotęgowane uderzeniami lotniczymi NATO. Znaczy myślę, że właśnie by doszło tuż przed, tak, dzień przed rozpoczęciem akcji zbrojnej, tak to można było powiedzieć. Myślę, że przede wszystkim byłyby przerzucane, mówię nie dzień dokładnie, tam okres przed, nie? Przede wszystkim NATO by przerzuciło do Polski ewentualnie bliżej jednostki właśnie sił powietrznych, tak? Plus oczywiście wsparcie rozpoznania elektronicznego. Bo niestety nasza walka radioelektroniczna, nasze WRE tak zwane no, kuleje, mimo że jest dobre, tak, faktycznie mamy dobry sprzęt rozpoznania elektronicznego, ale niestety jest go mało i byśmy musieli otrzymać to silne wsparcie ze strony NATO plus właśnie lotnictwo i tego właśnie mam nadzieję, bo nie ma tego opisanego w tych dokumentach opublikowanych i mam nadzieję, że nie będą kolejne opublikowane, że tam jest zapis właśnie, że jednak mamy silne wsparcie sił powietrznych i potrafimy się obronić na tej linii Wisły, czy może ogólnie pojętej, tak? Zakładamy, że to jest ogólnie pojęta linia Wisły. Rosjanie by mieli tutaj bardzo duży, bo pamiętajmy, że Rosjanie przez pierwsze 3 doby walczyliby pod parasolem swojego systemu antydostępowego, które mają rozbudowane na Białorusi. Nie bez przyczyny pułki białoruskiej obrony powietrznej w zasadzie dotykają granicy polskiej, bo Rosjanie sobie zdawali sprawę, że ich atak wypchnie ich co najmniej na te pierwsze uderzenie na te 40 km do 70 km. Te pierwsze uderzenie wypchnie, więc to, co jest właśnie w tym pasie, i by działały pod swoim parasolem. Ale już w kolejne doby musiałyby spowodować Rosjanom przerzut sił. I tutaj jest jeden bardzo ważny problem. Otóż kolej i rozstawy osi kolejowych. Rosjanie swoją logistykę musieliby dowozić do granicy z Białorusią, a później przerzucać na kolej
węższych torów. Znaczy, Maciej, ja myślę, że nie, bo tu myślę, że kolej jest transportem strategicznym, a nie operacyjnym. I linie kolejowe od nas, tak, tutaj patrzę właśnie Brześć, Grodno na wschód, głównie Brześć, tak, linia Brzeska. Przerzucanie na kolej to raczej się, myślę, że to by się nie opłacało także z punktu widzenia ryzyka, ponieważ no, ale wiesz co, szybkość, można było zniszczyć szybko transport kolejowy. Wiesz co, myślę, że tutaj chodzi o to, że to jest tak był dędzie dup. Tutaj mamy już prawie 20 brygad na kierunku. Bo już mówimy o tych trzech dniach, kiedy, tak. kiedy już są, jest na tej linii, o której mówiłeś, Ostrołęka-Lublin, tak jakbyśmy mówili. Tak. To jest obszar deficytowy dla Rosjan, bo nie mogą podrzucić swojej kolei na tyle wydajnie, żeby zabezpieczyć. A ich ramię logistyczne samochodowe to jest mniej więcej 100 kilometrów. Tak. Właśnie wydajne. Jedną rzecz. Ten obszar, linia Ostrołęka-Lublin nie jest bardzo mocno ukolejewiony, tak? Utorowany. Tak? No nie ma. Ja jestem z wykształcenia kolejarzem, ukończyłem technikę kolejową i troszeczkę tam z punktu widzenia właśnie jakiejś tam sympatii do kolei patrzę na to troszeczkę inaczej. I rejon dawnego zaboru rosyjskiego, bo o tym mówimy, no jest ubogi w linie kolejowe. Rejon, w dodatku te połączenia nie idą aż tak mocno ze wschodu na zachód, a raczej z północy na południe. I faktycznie byłby problem logistyczny, ponieważ no, by musieli dowozić tą szerokotorową linią kolejową do Brześcia, a tam albo właśnie, masz rację, przeładować to na wąską kolej, ale... Którą można zbombardować te obszary, które są... Tak! I wtedy by musieli mieć tylko i wyłącznie transport, jak sam wspomniałeś, samochodowy, który jest u nich bardzo ograniczony. Jeszcze tu możemy uwzględnić, no nie było jeszcze wojsk obrony terytorialnej, znaczy były brygady obrony terytorialnej, bo bardzo ważna rzecz. W tym roku taki mały kamyczek do ogródka MON-u. W tym roku obchodzimy 6. rocznicę powstania WOT-u, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej, ale bardzo ważna rzecz. Brygady Obrony Terytorialnej powstawały już na wschodniej ścianie, tak zwanej wschodniej ścianie, od 1994 roku. Czyli tak. Oczywiście one to były... One były na papierze troszeczkę. Tak, ale ktoś tam pomyślał i zaczęły być ale otworzone. Etat już był, oficerowie byli, sztaby były tak. wtedy. Tak, tak. Wiem, bo uczestniczyłem w 2004 roku z takim sztabem, z oficerami w brązowych beretach, bo oni też mieli brązowe takie berety. Tak, ciemnobrązowe były. Tak. Oni uczestniczyli w zajęciach takich sztabowych, także były. Zwróć uwagę, że ten plan przewidywał przyjęcie Rosjan nie dość, że na takim miejscu, gdzie będą mieli deficyt, jeżeli chodzi o logistykę, to jeszcze będą w czasie, kiedy będą musieli rotować swoje siły. Tak. I to była ta koncepcja przyjęcia walki z przeważającym przeciwnikiem przy pomocy właśnie tej z dala od jego systemów antydostępowych, które były przy samej granicy przeciwlotniczych. W momencie, kiedy musi przemieścić bardzo dużo wojska w praktycznie na raz. Na raz, tak. I będzie też musiał przemieścić systemy obrony powietrznej, które trzeba zgrać, bo to nie jest tak, że stawiasz sobie baterię OP i już ona strzela. I działa, just like that. Dokładnie. Tak, to nie jest plug and play, to trzeba zostawić, zgrać. Oczywiście ona może strzelać samodzielnie, ale wtedy na przykład zamyka się ten obszar dla swojego lotnictwa, bo tam bateria strzela, wszystko co będzie w powietrzu to jest jej, że tak powiem. Tak, to było pięknie widać na początku konfliktu.
konfliktu na Ukrainie. Dokładnie. Prawda, że spadały własne helikoptery, własne friendly samoloty. Friendly fire is not friendly, jak to się mówi. Tak, tak. I tak to jest, więc to będzie nie dość, że pewne będą obszary wyłączone z operacji lotniczych z własnych. Dowództwo to sobie, nasze sztab sobie przeliczył i stwierdził, tu przyjmujemy walkę z takim dużym przeciwnikiem. I to miało sens, jeżeli chodzi o plany obrony, te, które zostały ujawnione. To wskazywało na takie bardzo przemyślane wyliczenia. Tak, zdroworozsądkowe, zdroworozsądkowe. Tak. I ta walka miała trwać kolejne 3-4 doby, bo mniej więcej... No tak patrzę, dokładnie tak, że tam na linii plus 10 dni mieliśmy się ewentualnie wycofać właśnie do linii, właśnie do Radzymin, tak, bitwa pod Radzyminem, mieliśmy stawić opór i wtedy ewentualnie czekamy na pomoc NATO, plus uruchamiamy jeszcze te brygady zawodowe, które mamy właśnie z tak zwanego trójkąta bermudzkiego Żary, Żagań, Świętoszów. Tak, robimy jakąś tam przerzutkę, plus te brygady, o których wspomniałem, te zmobilizowane raczej, ja bym tu powiedział, brygady lekkie piechoty, bo już wtedy nie mieliśmy sprzętu, żeby je uzupełnić. No i bitwa warszawska numer 2 i czekamy na wsparcie ze strony Zachodu. W trzecim rzucie Rosjanie mieliby, według do takiej rosyjskiej doktryny, około 8 brygad. To ostatnie, to jest taki, ten ostatni rzut. Więc mieliby już... Słuchajcie, cały czas mówimy, że oni nie są zmobilizowani, tak, nie mają mobilizacji. Mówimy o tych profesjonalnych żołnierzach, o których wspomniałeś. Tak. Czyli full profeska. Tak. Z ich strony. Tak. Ich ukompletowanie po reformie było na poziomie średnio 75%, co to dosyć duże. Wysoko. Tak, to jest bardzo wysoko. Później to ukompletowanie spadło w jednostkach poza wojskami powietrzno-desantowymi, tak, gdzie zawsze było duże ukompletowanie. Nawet po tej reformie, znaczy nawet teraz, jak Szojgu odszedł od tej reformy, to ukompletowanie spadło do 45% w jednostkach, co było widać po tak mozolnym zbieraniu się, więc tak. Tutaj chcę obalić twój argument, że tak szybko by to Rosjanie nie zgromadzili. Właśnie jeden z punktów reformy zakładał szybkie budowanie zgrupowań operacyjnych dzięki zmniejszeniu i uprofesjonalnieniu jednostek, pozwalając budować, być bardziej mobilnym na całym obszarze Federacji Rosyjskiej wojskom lądowym. Okay. Także takie zbudowanie szybkiego zgrupowania, uważam, że Rosja do tego budowała swoje siły, odchodząc od tych ciężkich, dużych dywizji, tak, bo przerzucenie takiej solidnie nasyconej wojskiem brygady było o wiele szybsze i wprowadzenie tych modułów brygadowych, przerzut i wprowadzenie do walki rotacja byłaby z tego punktu widzenia tej reformy w 2009 roku, to miała po prostu bardziej projektować siłę bardziej profesjonalnie, bardziej wydajną do walki. Całe szczęście odeszli od tych. Tak, na całe szczęście dla nas. Co było widać na Ukrainie. Tak, tak, dlatego też patrząc na ten plan, mieliśmy tą brygadę w pasie przesłaniania jedną, ponieważ z jednej strony nie chcieliśmy pokazać naszych sił, które szykowały się do tej bitwy po tych trzech dniach, tak, mniej więcej. A z drugiej strony no, nie wiedzieliśmy, gdzie wyjdzie to uderzenie, bo też musieliśmy zdecydować, gdzie będziemy, bo to nie uderzymy na całym linii frontu, tylko uderzymy tam, gdzie... Miało być to skanalizowane, a my mieliśmy jeszcze to dodatkowo skanalizować. Tak, tak, tak. I uderzymy tam, gdzie my wybieramy miejsce, tylko tam i tak było to przygotowane, że na tej deficycie tych 100-paru kilometrów od granicy, bo mniej więcej tak to wygląda. Tak, mniej więcej. Tu przyjmujemy walkę, bo będziecie nie mieli swojej osłony naziemnych środków obrony przeciwlotniczej. Będziecie w trakcie głodu logistycznego, bo systemy logistyczne będzie skanalizowane, bo tych dróg
Też tam było wtedy niewiele. Nie było takich dróg jak nie teraz. Nie było autostrad, tak. I jeszcze trzeba podkreślić, jaki to jest. No, znamy geografię Polski. Tak? Wiem, jaki jest teren na północ od Ostrołęki w kierunku na Białystok. Wiemy, jakie jest dorzecze Bugu i Wieprza. Tak? Nie mówimy o pięknych równinach Mazowsza, tak? które się rozpoczynają zaraz za Warszawą, idą na zachód praktycznie. Tam jest troszeczkę inny teren, jest cięższy. Oczywiście to nie jest teren województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie jest duża ilość przeszkód wodnych, jest las, tak? Ale tam też są lasy, tam są bagna. Może to nie jest oczywiście jak okolice Prypeci na Białorusi, ale to też nie jest łatwy teren do ataku. Nie jest łatwy teren do ataku, to jest łatwiejszy do obrony. Tak, bo tam możemy kanalizować brygadą i przyjmować uderzenie kilku brygad. Tym bardziej, że kilka brygad nie będzie atakował w linii, tylko będzie atakował po sobie, schodkowo. Czyli jedna zaatakuje, nie uda się, musi wyjść coś drugiego. To kosztuje czasu i przygotowania. Bo brygada nie tak, że wchodzi, tam muszą pójść procesy planowania, rozkazodawca, to czas. Jak jedna nie zrobi i straci siłę, to musi wchodzić następna. A mówimy o 3, 4, 5 dniach, a nie 3, 4, 5 miesiącach. Tak. Prawda? Czyli także przygotowanie tych nowych pododdziałów rosyjskich musi być szybsze. A jak jest szybsze, to jest niższa jakość. Tak? Czyli mamy jeszcze szansę, jedna jest szansę. Zwróć uwagę, że w tym planie jednostki inżynieryjne nie były na pierwszej linii, tylko właśnie były przygotowywane do budowania tych zapór, że tak powiem, inżynieryjnych, czy przygotowanie inżynieryjne terenu walki, były właśnie robione na tej linii Ostrołęka-Lublin. Tak, Lublin. I to jeszcze kanalizowało, tak? Czyli było w zasadzie, wiadomo, jakbyśmy stanęli tymi wszystkimi brygadami na linii granicznej, no to by nam te brygady zmucili. Tak? Czyli właśnie, tu jest bardzo ważna rzecz też od strony historycznej, to musimy też, chciałbym to powiedzieć, jakby odwrócić opis. Czerwiec 1941 rok i fal Barbarossa, czyli atak Wehrmachtu Niemiec na Związek Sowiecki, który wyprzedził tak naprawdę atak Sowietów na Niemcy. Sowieci, czyli Armia Czerwona, czyli RKKA tak zwane, było ustawione wzdłuż granicy, było gotowe do ataku. Atak wyprzedzający niemiecki, jednostki sowieckie zostały rozbite. I teraz jakbyśmy my postawili wzdłuż granicy, blisko granicy jednostki, myślę, żeby to samo by się powtórzyło, tylko w drugą stronę oczywiście. Tak? No to jest, jak stawiasz przy granicy jednostki, to albo to nie jest, to jest, musisz zaatakować. No. Atak. Dlatego właśnie odnosząc się do jakichś tam dywagacji politycznych, gdzie słyszę nawet jak niektórzy generałowie na całe szczęście, nie wiem, może w stanie spoczynku czy rezerwy, mówią, że powinniśmy bronić każdego centymetra polskiej ziemi od samej granicy. Bo takie też słyszałem taką wypowiedź. Postawiłbym tam tego generała na pierwszej linii, niech tak, tam walczy. Dokładnie. Tak, przy słupku granicznym bym go postawił. Welcome. Proszę. Ale ja jestem tylko podporucznikiem rezerwy. Tak? Gdzieś tam po SPR-ze, interesuję się historią, jakieś tam dużo czytam, rozmawiam z mądrymi ludźmi. Ja bym na taki pomysł nie wpadł. A mówimy o generale, który ukończył jakieś tam studia i gada, przepraszam bardzo, bzdury, głupoty. Tak? Teraz... Widzisz, z jednej strony ujawnianie tego planu jest problematycznie oceniane, prawda? Tak. Delikatnie mówiąc, ale z drugiej strony pokazuje profesjonalność tego sztabu, tak, który to właśnie planował. Ja tutaj chcę właśnie uwagę. Panowie, bo tak naprawdę nasza wywiad mi się prowadzi sam, ale właśnie, jak to jest teraz? Dla takiego lajka, dla naszego, nie wiem, słuchacza, który nie ma czasu ani nie miał chęci nigdy się tym interesować, bo teraz słyszy,
w mediach, że to oddalibyśmy pół Polski za darmo, że wycofalibyśmy, mielibyśmy drugie, w naszych miastach byłaby kolejne bucze, ale jak tak was słucham, no to wy bardzo chwalicie ten plan z 2011 roku. Ja powiem ci szczerze, że to była walka kilkutygodniowa, tam nie było czasu by na takich buczach. Może, to znaczy, trudno mi teraz powiedzieć. Oby, ale, oby nie było. Oby tak, nie było oby czasu, nie było, ale, tak. Ale no powiem tak, no to była, tamte wojska musiały być w dużej dynamice. Zwróćmy uwagę, że walki pod Buczą były już w zasadzie na wygaszeniu, dopiero to się stało, więc mogłoby na przykład Rosjanie ze względu na ponoszoną porażkę na tej linii coś takiego zrobić i to mogłoby się stać. No, rosyjska armia jest zawsze była okrutna i się nie zmieniło. Tak. Nie zmieniło się. Dlatego też w nieujawnionych planach na pewno było coś takiego, a nie jestem tutaj odpowiedzialny, nie jestem tutaj, żeby zdradzać takie rzeczy, ale zakładam, że też była ewakuacja ludności, bo tak. Biorąc pod, jak się planuje takie rzeczy, a ten plan jest profesjonalnie z wojskowego. To jest full profeska i szapoba wobec jest ich jednym z chyba lepszych studiów nad możliwościami z tamtego okresu. Ale znając tamten okres, kiedy ja też służyłem i na przykład miałem też kompanię zborowaną częściowo, więc wiedziałem, że i tych rezerwistów też powoływałem i wiem, jak to było, to na pewno też były elementy ewakuacji ludności cywilnej i instytucji państwowych zagrożonego terenu. Jeżeli dowództwo planuje taką operację, to później przedaje tą wiedzę rządowi, i rząd, wiedząc, że straci, że będzie musiał, na tym terenie będzie się odbywały działania zbrojne, to raz przygotować ten teren pod względem ewakuacji i jestem w stanie sobie rękę odciąć, że coś takiego było w tamtym okresie robione, bo to było ćwiczone, ale też były sprawy związane z przygotowaniem operacyjnym, wywiadowczym, kontrwywiadowczym tego terenu. Były budowane odpowiednie komórki, które miały na czas W pracować, zdobywać informacje i takie rzeczy też były w tamtym okresie jeszcze za WSI, pamiętam, robione, więc ten teren był naprawdę nie tylko przygotowany do walki i obliczony, że tutaj przyjmujemy, kiedy Rosjanie będą na tak zwanym wykroku, tak? Ale też był zapewne przygotowany też pod takim względem cywilnej obrony, czy też wszystkich. No właśnie, więc zobaczcie, jeszcze trzeba powiedzieć, bo mówimy też od strony cywilnej, jeszcze wtedy w miarę dobrze, porównując do obecnych czasów, działała obrona cywilna. Jeszcze struktury obrony cywilnej wtedy istniały. Tak. To też na pewno byłby to element obrony, czy właśnie ewakuacji, czyli zabezpieczenia działań, zabezpieczenia ludności cywilnej. Były osoby w zakładach pracy, które były wyznaczone jako inspektorzy obrony cywilnej. Z tego co pamiętam, jeszcze do... Tak. 2010 roku, jak jeszcze. Właśnie, Krzysztofie, mógłbyś nam przybliżyć to pojęcie, bo wydaje mi się, że teraz już nie istnieje. Znaczy, obrona cywilna kraju dokładnie, OCK, tak, faktycznie została chyba teraz wcielona do Państwowej Straży Pożarnej. Ja parę lat temu, jeszcze był chyba jakiś inspektora czy dowództwo obrony cywilnej, próbowałem się z nimi skontaktować, porozmawiać, czy nawet właśnie wejść w struktury obrony cywilnej jako oficer rezerwy, ponieważ no, był ten okres między 2010 a 2016 rokiem, kiedy nie było ćwiczeń rezerwy, bo zostały zawieszone, to chciałem się tam udzielać. Młody, byłem wtedy jeszcze bardzo o wiele młodszy, tak, sprawniejszy. Ale niestety no, już wtedy, właśnie parę lat temu, już ta obrona cywilna nie istniała. Wtedy, w 2010-2011, ona jeszcze istniała, miała jeszcze struktury, właśnie jak mówił Maciej, w zakładach pracy czy w urzędach. Teraz chyba już nic nie ma.
Nie słyszałem. Ja pamiętam, no to było lata, połowa lat 80., będąc właśnie w technikum kolejowym, mieliśmy pod, każda klasa miała pod opieką jakiś tam magazyn obrony cywilnej i raz w roku musieliśmy iść do tego magazynu i go przewietrzyć, policzyć, sprawdzić, czy wszystko jest, czy nic się nie zużyło. Tam były no, różne rzeczy, tak, jakichś hełmów. Z tego co pamiętam, kiedyś było tak, że inspektor BHP też był tym inspektorem obrony cywilnej w zakładach pracy. W zasadzie był taki nakaz, żeby w każdym jakimś tam tak. od jakiejś ilości pracowników był instant tak. inspektorat BHP. Zresztą już trzeba było to robić kursy. Ja taki kurs miałem też jako inspektor BHP później. Mówiliśmy tutaj o kolei, o transporcie. Tu też trzeba wspomnieć, że PKP jest instytucją zmilitaryzowaną tak naprawdę na czas W. PKP ma też służby ochrony kolei. To nie są ci sokiści z dużym brzuchem, którzy tam sobie chodzą i patrzą, czy ktoś węgla nie kradnie. To też są obecnie, też są dobrze wyszkolone pododdziały, które mają chronić infrastrukturę. A na czas W, nie wiem, czy to jest może tajemnica jeszcze, ale miały być uzupełnione przeszkolonymi żołnierzami, w aspekcie działań opóźniających i niszczenia tej właśnie infrastruktury kolejowej. I myślę, że to też miałoby jakiś tam znaczący wpływ na działanie logistyki rosyjskiej. Tak, tak, to mówię. Sztab polski przeanalizował sobie tą całą sytuację, biorąc pod uwagę te liczby, o których mówiliśmy, biorąc pod uwagę profesjonalizację armii rosyjskiej, z którą by musiały toczyć boje nasze jednostki, biorąc pod uwagę doktryny z tamtego czasu, no to przyjął najbardziej taki optymalny scenariusz przyjęcia tej bitwy przed Wisłą, ale zakładając, że już w przypadku porażki, tak. Ostateczną obroną będzie właśnie ta linia Wisły, naturalna przeszkoda, co też świadczy o profesjonalizmie. Ale mówienie, że my będziemy się bronić tylko na Wiśle, jest bardzo dużym nadużyciem. Tak, tak. Tak. To jest wiadomo, względy polityczne teraz grają rolę i mało kto publikuje i czy przekazuje takie informacje, że właśnie byśmy oddali połowę Polski, nie usiadł i nawet nie przeczytał tego dokumentu, a nawet jakby usiadł i przeczytał, to nie ma no, minimalnej wiedzy, nawet taką jak ja mam. Ja nie byłem sztabowcem, nie ukończyłem żadnych kursów sztabowych, ale potrafię czytać od strony właśnie ogólnie pojętej wojskowości takie informacje. Tak? No i pytam się mądrych ludzi, którzy udzielają mi informacji i tego myślę, że w społeczeństwie zabrakło. I też zabrakło jakby kontrpropagandy. My mówimy o tym, tak? Mówię, Jarek Wolski mówił o tym. Nie wiem, czy inni generałowie, którzy są w kontrze do obecnej władzy, też o tym mówią, bo nie słyszałem, żeby udzielili jakichś wywiadów i powiedzieli, nie, proszę Państwa, nie mieliśmy oddać połowę Polski, mieliśmy bronić segmentowo Polski, tak? I ewentualnie, gdyby Rosjanie jednak pokonali naszą drugą linię obrony, to naszą ostateczną linią obrony jest Wisła. Tak? Takie jest nasze rozsądne. Alamo ostatnie. Nasze Alamo, tak. I koniec. Czekamy na rozwój sytuacji, mamy wsparcie od samego pierwszego dnia, od pierwszej godziny wsparcie lotnicze NATO i działamy. Tam było jeszcze taka jedna ciekawa w tym dokumencie, że my tak naprawdę nie wycofujemy się wszystkimi jednostkami na Wisłę, tylko tak. utrzymujemy przyczółki, które nam ma nam pozwolić prowadzenie operacji zaczepnej w tak. kolejnych etapach, jak zostaniemy wzmocnieni siłami NATO. Tak. tak. Że naszym nie zdaniem, to, że jest... zwijamy się, odpalamy dyliżans i przez most. Tam było jeszcze utrzymywanie tak. przyczółki, ciekawe. Mówiłeś o tym tak. wieprze, prawda? Tak. Który też miało być takim alamo, że dobra, tak. tu was nie przypuszczę, idźcie sobie pod Wisłę, ale tutaj nie. Tak, mhm. tak. Właśnie na północ od Lublina też pilnujemy, żeby... Tam jest San,
tak, nie jest małą rzeczką. Tak? Tam są, tam też, też są jeziora, też są lasy. Łatwiej się bronić. I cały czas Rosjanie musieliby na plecach nosić swoją logistykę, bo nie mieliby tej kolei. Znaczy, nie mieliby. Nie tak, tak wydajnej jak... Tak wydajnej. Do granicy by sobie dowieźli, a resztę musieliby przeładowywać. I ta granica nad Bugiem byłaby pierwszą linią bombardowań lotniczych izolacyjnych pola walki. Tak. I tutaj izolacja byłaby taka, że nasze wojska plus sojusznicze walczyłyby tutaj na tej linii Ostrołęka-Lublin, na wykroku brały rosyjskie brygady. Z kolei lotnictwo natowskie pewnie by izolowało pole walki na linii Bugu i tutaj granicy z Białorusią. Żeby... Można zobaczyć, teraz można otworzyć mapę i zobaczyć, ile jest dróg, tak? Jakie są systemy komunikacji, ile jest linii kolejowych, ile jest dróg i jakie jakości są drogi. I nie mówimy teraz 2023, tylko odnosimy się do jakości 2010, 11, 12 rok. Ta lepsza jakość jest na zachód od linii Ostrołęka-Lublin, a gorsza jakość jest na wschód od tej linii. To jest też było odpowiednio przeanalizowane, przepustowość, nośność drogi, nośność kierunków. Powiem ci, niegłupiem było, że w tamtym okresie ilość stacji benzynowych, bo ja pochodzę akurat z Podlasia, była o wiele mniejsza na tym wschodzie, niż jak jechałeś na wakacje, czy jechałeś w kierunku zachodu. Nie to dlatego, że tam jest więcej ludzi, ale też te stacje benzynowe mogły być elementami, które by byłyby elementem logistycznym sprzyjającym stronie atakującej. No, to wszystko brano pod uwagę. Te lasy, te stacje benzynowe, miejsca, gdzie mogły być rozwijane elementy wojsk technicznych, czyli remontowych dla przeciwnika. No to wszystko było liczone. Ja będąc oficerem, jeżdżąc gdzieś tam w rejon, gdzie miałem się rozbijać, bo ja ze swoim na przykład zastępcą jeździłem, żeby ten rejon, bo tylko ja i zastępca wiedzieliśmy, gdzie jest ten rejon, gdzie się mieliśmy rozbijać. Znaczy był rejon alarmowy ćwiczebny, gdzie sobie tam hasaliśmy, każda jednostka to miała, i trenowaliśmy, ale też był taki rejon, gdzie tylko ja... Na czas W. Ja i wiedziałem. I tam po cywilnemu się jechało po przeszkoleniu przez kontrwywiad, bo kontrwywiad robił najpierw szkolenie, jechało się i po prostu robiłem uaktualnienie, taki rekonesans, tak? Uaktualnienie wiedziałem, że aha, ten budynek, ta zagroda czy tam coś jest po prostu dla mnie i wiem, że tutaj zmieszczę tyle. Nawet było tak, że sobie mierzyliśmy szerokość bramy, czy wiedzie akurat to tutaj, tak? No takie rzeczy, to jest śmieszne, ale to no wiesz, nie, to, jedziesz w teren i nagle się okazuje, że nie możesz wjechać sprzętem, wiesz, bo tu jakiś chłop postawił bramę, czy tam ktoś, i nie. Słynny dowcip, mamo, żołnierze z mapą idą, będą się pytać o drogę. Tak, no bo faktycznie no, mapy sztabowe nie są aktualniane co roku, tylko co, nie wiem, co 10, co 15 lat. No i a dynamika w Polsce od strony deweloperskiej i budowlanej jest dosyć duża. Tak, i faktycznie, że takie rozpoznanie, jak wy robiliście, no to ma sens. No to, ale to było za dobrego generała jeszcze, to robiono, nie wiem, później. Jak nie wiem, jak później. Tajemnica na pewno. Dobra, panowie, tutaj... Odbiegam od tematu. Właśnie, tutaj, muszę was wprowadzić z powrotem na tory, panowie. A co sądzicie, jak NATO się mogło ustosunkować do tego planu? I czy ten plan powstał? Bo pamiętajcie, no, oglądają na też laicy. Jak na jakiej zasadzie ten plan powstał? Po prostu, nie wiem, stawiamy... O! To jest nasza taktyka, NATO dostosuj się do nas. Albo czy to było robione ogólnosojuszowo, ten plan? Czy... Wiesz co, Bartek, ja myślę, że to był jeden, czy to jest na pewno jeden z wielu planów, tak? Jedna z wielu możliwości działań. I było o wiele więcej na pewno takich planów, rozważań i na pewno nie, mimo tego, że jest to ponoć plan działań samodzielnych,
No tak, bo jest podpisany przez ministra i tak dalej. Tak, to na pewno nie mógł powstać bez konsultacji z państwami NATO. Powiem tak, trzeba pamiętać, że plany idą z góry na dół, więc to, co my planujemy, to musi być zgodne z tym, co planuje NATO. I nie jest na odwrót, bo to tak, po to jest ten kwatera główna NATO, która to wszystko zbiera. Zbiera możliwości poszczególnych członków i tam są mądrzejsi, którzy to wszystko rozpisują sobie na właśnie takim. Z tym, że nasz sztab podjął decyzję, że może być taka sytuacja geopolityczna niekorzystna, że będziemy musieli robić to sami. Więc bardzo profesjonalnie podeszli do tego i zbudowali plan w oparciu o to, że w jakiś sposób nie otrzymujemy należytego wsparcia. Nie wiem, różne mogą być przyczyny, ale trzeba też zakładać ten najgorszy scenariusz. I taki najgorszy scenariusz w ramach tych cyferek, co tam są, bo te cyferki oznaczyły któryś pewnie wariant sytuacyjny, bo trzeba pamiętać, że sztab generalny to nie są panowie, którzy tylko siedzą i pokazują się w ładnych mundurach co święto, tylko tam ludzie siedzą, analizują bieżącą sytuację i rozpisują te wszystkie rzeczy na nuty, tworząc dokumenty, które na czas W są podstawą do podejmowania decyzji. To ci ludzie ciężko pracują, myśląc jak zszyć tutaj te wszystkie elementy do tego, żeby dawać jakąś szansę na umiejętne prowadzenie walki. I to dobrze, bo do tego oni są. I o tym trzeba pamiętać. I to efektem tych rozważań, można powiedzieć, akademickich jest właśnie tego typu plan, który przedstawia się przełożonym. Ale też trzeba zapamiętać jedno. On też nie powstał w głowie tych ludzi, tylko on powstaje na podstawie wytycznych politycznych, których wcześniej daje prezydent, bo prezydent jakby ostatecznie wytyczne wskazuje do rodzaju prowadzenia walki, ale wcześniej dostaje prerogatywy od rządu, który analizuje bieżącą sytuację z państwa i sytuację międzynarodową, przysyła prerogatywy do prezydenta, a prezydent tworząc dokument na bazie też swoich instytucji, jakim jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, daje dyrektywę dla Sztabu Generalnego, dla Ministra Obrony Narodowej Sztabu Generalnego do stworzenia odpowiednich planów na podstawie tych dyrektyw. I tak zostało to stworzone. To nie jest tak, że sobie wojskowi to pomyśli, tylko to jest politycy stwierdzili, dobrze, mamy taką sytuację, musicie zaplanować obronę. I żołnierze zaplanowali tak, na ile im materiału i zasobów starcza, biorąc pod uwagę, czym przeciwnik dysponuje, o którym tutaj na samym początku wspominaliśmy, że Rosjanom byłoby trudno zbudować taką przewagę, ale to znaczy, że nie jest to możliwe do zbudowania, że ta armia rosyjska w tym okresie była o wiele bardziej profesjonalna niż teraz, więc to byłby przeciwnik trudny do walki. I że poziom ich projekcji sił też był duży. Więc przyjęcie ich na pierwszej linii groziło tym, co mówiłeś, tym samym, co w Armii Czerwona podczas operacji Barbarossa. Natomiast wykalkulowanie ich ataku, ich na najsłabszym momencie ich ataku, po tych 3, 4, 5 dniach, wyczekanie na dotacje. Tak, i przyjęcie ich w obszarze, gdzie mają najwięcej deficytów, dawało szansę nie tylko na pokonanie całości, ale nawet ich wyparcia z tych terenów. Bo trzeba pamiętać, że armia, która nie jest, jedna jest armia, że tak powiem, wysuszona, jeżeli chodzi o możliwości, druga armia jest jeszcze w kolumnach marszowych. Są armie, które nie są przygotowane do prowadzenia długotrwałych bitew i nie mają takiej wartości, jakby się nam wydawało, że tam jest 20 brygad, tak? Przypuśćmy w tym okresie walki. Tak niech będzie. I te 20 brygad tak naprawdę siłę można podzielić przez 3. Tak. Podzielić przez 3 i na to wchodzi naszych ile? 8? Przypomnij 8, mi. Tak, mniej więcej, tak. 8. Czyli mamy szansę pokonania, tak? Mamy ten współczynnik 1 do 3. Tak.
jest 8, tak mniej więcej 8 przelicznikowych brygad, które gdzieś tam po naszej stronie walczą. Plus... A tam jest siła mniej więcej tak realnie, no, czy dwóch i pół, trzech brygad, tak? Góra. Bo byliby w tym momencie. No ale tak, to jest na takie bardzo na kolanie tak. Obliczenia, tak? To daje szansę na zatrzymanie Rosjan, tak? Ten poziom... I też pewnie byśmy nie uderzali na całym froncie, tylko gdzieś byśmy skumulowali to uderzenie. Ale też zapewne byśmy poczekali na to co zrobiłby NATO. Przede wszystkim lotnictwem. Lotnictwo, tak. Które w tamtym okresie było o wiele silniejsze niż teraz tak naprawdę. Tak. I teraz właśnie, bo nie pamiętam, czy w tamtym czasie, w 2010-2011 już był w Bydgoszczy korpus NATO, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, ale to, czyli podsumowując, ten cały plan zakłada najgorszy scenariusz, czyli mamy opóźnienie z NATO, walczymy sami. Nie zostaliśmy rozwinięci do pełna, nas zaskoczyli, jeżeli chodzi o projekcję siły, co Rosjanie w tym okresie mogli zrobić. Tak. Więc to wszystko jakby, tam pamiętam, jakby się wszystko zepsuło, to tak ma wyglądać. Tak? Ale też dawało nam szansę prowadzenia skutecznej obrony. Tak, myśmy mieli szansę się faktycznie obronić, wyczekać na wsparcie. Ja cały czas się odnoszę też do tych czterech plus czterech kolejnych brygad zmobilizowanych, bo raczej to byłyby to brygady lekkiej piechoty bez sprzętu ciężkiego. Ale też mogłyby, ewentualnie można byłoby tych ludzi użyć jako uzupełnień w tych brygad pierwszego rzutu, typowo zawodowych brygad. I byśmy mogli faktycznie postawić się Rosjanom. Byłaby, tak jak powiedziałem wcześniej, druga bitwa warszawska i kontratak już na naszych, jakby walka na naszych warunkach. I wypychanie armii rosyjskiej z terenów przez nią zajętych. Czyli generalnie pozwolilibyśmy wejść na 100-150 kilometrów najdalej. Realnie tak. I powtórzmy to jest 100-150 kilometrów plus jakieś działanie na północy, na linii Elbląg, Orneta, Olsztyn, Ostróda w kierunku na Toruń, Bydgoszcz. Tam też by weszli. Czyli mamy dwa wejścia na tereny polskie. Jedno od strony północy, ten uderzenie... Ale kaskadowo opóźniane, jak mówisz. Kaskadowo opóźniane, tak. Kaskadowo opóźniane i wejście od wschodu, od strony Białorusi, też na taką odległość 100, 110, 120 kilometrów i też kaskadowo opóźniane. A to nie jest tak, że pierwszego dnia... wchodzimy do dyliżansu i odjeżdżamy na linię Wisły. Nie, tak nie miało być. Trzeba pamiętać to, że wraz ze zbliżaniem się przez te kaskadowe opóźnianie jednostek rosyjskich, one by były pod coraz większym ogniem, coraz więcej strat, musiałyby się rotować wcześniej. Tu czas gra na niekorzyść Rosjan. A nie dość, że są brygady coraz bardziej zmęczone, to trafiają na świeże brygady przygotowane, wkopane, otagodwane. Punkty oporu są i to porządne. Trzy doby przygotować brygady do obrony to jest dużo czasu, bardzo dużo. To można nawet przećwiczyć tą obronę na sucho, żeby zgrać wszystkie elementy ognia, czy tam wszystkie elementy działań połączonych z różnymi systemami ognia. No, nadziejaliby się po prostu na taką obronę dosyć mocno przygotowaną. Dlatego też w koncepcji Wojska Polskiego powstały brygady zmotoryzowane. W tym okresie właśnie, biorąc pod uwagę, jaki rodzaj walki będziemy prowadzili, że potrzebujemy tych lekkich, zmotoryzowanych brygad, które by swoją dynamicznymi akcjami mogły prowadzić takie działania kaskadowe opóźniające i szybko przemieszczać się na kolejne punkty oporu, mając czas na przygotowanie tego systemu ognia, czyli przyjęcie uderzenia, ostrzelanie, zadanie strat, oderwanie się od przeciwnika, to przeciwnik się za nim pozbiera, to oni już są na drugim,
na drugim punkcie już mają system ognia odtworzony, tak. Zdolność bojową. Są przygotowani. Tak. A tego byś na BWP-ach nie zrobił. Nie. To jest za ciężki trochę element. On jest dobry do przełamywania, ale nie do takich, tak. Takich działań. I to jest był czas, kiedy wprowadzamy Rosomaka, tak. To tak, i kiedy budujemy brygady zmotoryzowane w odpowiedzi na te zagrożenia, które są projektowane przez Rosję. Podrzucić żołnierzy taksówką, czyli KTO, Rosomakiem na polu walki, ostrzelać bój spotkaniowy, tak? Skanalizować, zaprosić go do walki na znów wrzucić żołnierzy do taksówki i przesunąć na kolejną linię oporu i tak powoli przesuwać i niszczyć przeciwnika. Tak? Ja służyłem w 17 brygadzie, wierzcie mi, ta brygada jest naprawdę bardzo lotna, a jeśli ma jeszcze dobre drogi, a niekoniecznie musi mieć dobrych dróg, potrafi walczyć w kilkunastu miejscach naraz. Czyli tak słowem podsumowania, panowie, wy, jako specjaliści, Rosja była gotowa do prowadzenia bardzo skomplikowanych operacji, miała bardzo profesjonalną armię, nieliczną w porównaniu, mówi o komponent ludowy, wprowadzała nowe rozwiązania, reforma spowodowała, że te jednostki było mniej, ale były więcej nasycone profesjonalnym żołnierzem, potrafiła projektować siły, wprowadzała nowe rozwiązania techniczne, wspomniany tutaj system zarządzania polem walki BMS Andromeda D wchodził w 2011 roku do wojsk powietrzno-desantowych. Były też inne innowacje, które były wprowadzane. Całe szczęście ten proces został zatrzymany, tak. I odwrócony. I teraz plany nasze obejmowały walkę właśnie z tak przygotowanym przeciwnikiem i w bardzo niekorzystnych warunkach polityczno-wojskowych, które mogłyby wystąpić. Plan z pozycji takiej, jakiej widzimy, chyba na jeden z najbardziej profesjonalnych, czy odtajniony, nie wiemy, jedyny. I bardziej profesjonalny. Czy realny. Dla mnie jest to plan bardzo realny, ale ja się pasuję między laikiem a profesjonalistą. Ale nadal odnoszę się do swojego hobby, czyli do żołnierzy rezerwy i do zasobów rezerwowych. No tutaj no właśnie. Nie widzę możliwości jakby wystawienia, jak powiedziałem, tych 4+4 brygad, ponieważ nie było środków. Ale byli ludzie. Byli ludzie jeszcze. Byli jeszcze ludzie. Dosyć dobrze wyszkoleni. Dokładnie. I dosyć dobrze wyszkoleni i młodzi jeszcze. Co jest ja wam opowiem taką historię. Rezerwistę, ja tak, dostawałem rezerwistę właśnie po Zetce, to on mi po prostu wchodził do czołgu i jechał. Ja nic nie musiałem więcej robić. Oczywiście tam różnie z tymi rezerwistami, jak to z rezerwistami jest, ale jeśli by trzeba było z nimi jechać, to oni by pojechali. Tak. Jak ja miałem czołgistów, rezerwistów, to ja nie bałem się, że oni sobie w czołgu zrobią krzywdę. Oni mieli ten szacunek do tego sprzętu, bo czołgi robią krzywdę, jak się nie umie nimi posługiwać. To jest broń, tylko dużo większa. Natomiast jeśli przychodzą koledzy, którzy młodsi mają rezerwistów, no to w zasadzie muszą uczyć wszystko od podstaw. I teraz ja nie bawię się na przykład w uczenie go, żeby sobie krzywdę nie zrobił, tylko ja już mogę z nimi rozwiązać już jakieś problemy taktyczne. A tutaj musisz zacząć od podstawy i zazwyczaj ta rezerwa kończy się na tej podstawie. Tak, znaczy to, co ja kiedyś wspomniałem w tym odcinku poprzednim, nie odcinku, a bardziej podcaście, zarzucono cały system kontynuacji szkolenia. Nie ma kontinuum szkoleniowego w Wojsku Polskim obecnie. Wszyscy robią to samo, tak? Czyli jest to podtrzymanie umiejętności podstawowych, czyli bezsensowne wytapianie czasu i bezsensowne czynności. To jest non-stop. To jest pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego właśnie nie ma tych czołgistów, tak jak ty mówiłeś, czołgista, rezerwista, tak? Przychodzi do jednostki, dostaje mundur, dostaje strój czołgisty, masz jej T-72, nie ma. Teraz dostajesz PT-91 i działasz, tak? I on działa w drużynie, w plutonie, w kompanii, potrafi działać, tak? Działał.
działał. A teraz czy potrafi? On być może się nawet nie zmieści do tego czołgu. Tam był jeden dzień na przypomnienie. Tam był jeden dzień na przypomnienie takich, wiesz, aha, to wiesz, posprawdzałeś wszystko. W zasadzie mogłeś wykonywać strzelanie numer jeden z czołgów, czyli to takie podstawowe, z załogą rezerwistów. I oni to robili. Kiedyś to robili. Jeszcze pamiętam, rezerwistów miałem jeszcze na początku swojej służby, jeszcze pod chorążem byłem na praktykach, to oni na 5-5, bo jeszcze wtedy 5-5 były, meridy, bo do 2001 roku ostatnia 5-5 zjechała ze stanu Wojska Polskiego. No to też w zasadzie ci żołnierze to wchodzili do tego czołgu z zamkniętymi oczami, a to są byli panowie po 40 niektórzy, wiesz, i strzelali, i te czołgi wykonywały strzelania. W tamtym oczecie, ale teraz wiesz, no teraz to ja nie wiem, jak to wygląda. Znaczy teraz nie ma potrzeby, ponieważ nie mamy zasobów rezerwowych. Nie mamy na składach twardych, nie mamy KTO na składach, tak, żeby właśnie uzupełnić, tak, żeby uzupełnić nawet straty tych batalionów czy brygad, które by się wywalczyły w pierwszym rzucie czy w kolejnych rzutach. Nie ma. Czy faktycznie może bez sensu szkolić, jak nie ma sprzętu? Są zasoby, ale nie ma sprzętu. Tak, Krzysztof, no. Krzysztof, czyli wtedy, w 2011 roku, nie mieliśmy sprzętu, mieliśmy ludzi. A teraz jest plan, by mieć sprzęt, ale nie ma planu, by mieć ludzi. Tak. Bez sensu trochę. Tak. Tak. Znaczy, nie wiem, no ja tak strzelam, panowie. Tak, Bartek, masz rację. Tutaj Maciej fajnie powiedział, że właśnie rezerwiści przychodzili, nawet panowie w lat 40 w 2000 roku i odpalali czołg i wiedzieli, o co kaman. Tak? I teraz proszę sobie wyobrazić, że ja jestem po walce radioelektronicznej. Ukończyłem SPR w 98 roku. Ten sprzęt, który tam miałem do nauki, już nie istnieje, nie ma go. I teraz, jeżeli ja miałbym objąć dowództwo plutonu czy kompanii rozpoznania elektronicznego, ja ze swoimi żołnierzami rezerwy, ja nie wiem, o co chodzi. Co z tego, że byłby ten sprzęt, jakbym nie potrafił go uruchomić i na nim pracować? I jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. My zapomnieliśmy, jak się szkoli rezerwę. Nie mamy know-how tego. Nie mamy. Nie. Bo te osoby, które to potrafiły robić, to są tak teraz jak ja na emeryturze, bo ja jeszcze powiedzmy na tym etapie, jak byłem dowódcą plutonu w mojej początkowej karierze, to jeszcze tych rezerwistów miałem całe komplety szkoleniowe na to przygotowane i w zasadzie całą szafę konspektów szkoleniowych w zależności od procesu i ten poziom przychodzenia rezerwistów był tak, że w tym roku przychodzą tacy, szkole to, później przychodzą tacy, szkole to, a za dwa lata znowu ci przychodzą, tylko już szkole inny element, tak? Tak, i masz właśnie, masz to kontinuum szkoleniowe, tak. A teraz nie jest tak. I ja, miałem oceny tych ludzi na przykład z paru lat, więc przyszedł mi, bo ja jeszcze przejmowałem tą szafę po jakimś innym dowódcy plutonu, który też prowadził tego szkolenia. Miałeś know-how, miałeś wiedzę o swoich ludziach, a teraz nie jest tak. Teraz nie jest tak, teraz jest czyli problem jest taki, że albo na pewno ten system zarządzania zasobami rezerwowymi już przestał działać. On już nie działa. I to, co robią WCR-y, to jest tylko i wyłącznie łapanka, aby się zgadzała się ilość i słupki. Tak, nic poza tym. Miałem dziennik ocen i czasami ten rezerwista. A, to byłem, to co mi ten wystawił? A ja, no dostałeś tutaj truje. Ja mówię, o to ten, ten. A, to nie. Także to było trochę śmieszne. Słuchaj, to się skończyło. Tak, ale to było trochę śmieszne. Wiadomo, tam trochę i był czas na zabawę, i był też czas, że tak powiem, na szkolenie, bo to nie trzeba, bo to też trzeba umiejętnie gospodarować, że tak powiem, zasobem tym ludzkim, bo to ci ludzie też zostali gdzieś tam wyrwani. Oni jak się spotkali po tylu latach, to wiadomo, że to jest okazja, żeby poimprezować, ale jeśli były robione... Ale to było. Tak. Ale jak były robione zajęcia na przykład i ja starałem się te zajęcia, żeby one były jak najbardziej interesujące, więc ładowanie gdzieś tam, wiesz, jak, oczywiście BHP, pierwszy dzień to zawsze ten BHP. Czyli tak, to jest administracja. Jak
czy na tym sprzęcie, czy z tą bronią potrafią się poruszać. To było dużo uwagi moich i moich podoficerów, żeby zobaczyć, czy ci ludzie po prostu nie zapomnieli i nie są w stanie sobie zrobić krzywdy. Jeżeli stwierdziliśmy, że to jest OK, no to wtedy wariantowałem. Jeżeli nie, no to robiliśmy grupę do szkolenia, bo też się takie tacy zdarzali. Ale jak miałem taką miarę spójną ekipę, no to wtedy robimy zajęcia taktyczne, które dawały im, wiesz, jakiś fan z tego, że przyszło. Tak, jest frajda, dokładnie. Jest frajda, ale to musi być dobry instruktor. I wiesz, to były takie czasy, że na przykład strzelaliśmy jedynkę, czy strzelaliśmy dwójkę, bo to były takie czasy, no to ja starałem się tą dwójkę i jedynkę w konspekcie, zatwierdzam oczywiście przez dowódcę, żeby to było troszeczkę powiązane z działaniami taktycznymi, że zanim dojdą do tej jedynki i pobiorą amunicję, to sobie gdzieś tam porobiliśmy inne zajęcia taktyczne, które były przeze mnie wymyślane, a później jakby na dokładkę wykonanie tego, co musiałem zrobić w ramach instrukcji, bo z tego po prostu nie przeskoczę. Ale był ten czas na inwencję tego dowódcy plutonu, żeby tego typu szkolenie przeprowadzić. Tak się starałem. Teraz to jest, nie wiem jak, trudno mi się wypowiedzieć, biorę tylko to, co mówią ci, co uczestniczą w tej rezerwie. A mam kolegów po mojej szkole, którzy wcześniej odeszli do cywila i teraz są rezerwistami, są powoływani do rezerwy, no to powiem, no nie wygląda to za dobrze. Na pewno, bo ja jestem wzywany, mam informacje od kolegów, którzy odbywają i to jest naprawdę, zawodowi się starają, to naprawdę. No, bo zawsze będziemy się starać, tak? Tak, ale nie mają materiału, nie mają z kim i na kim ćwiczyć, z kim i na kim się, kogo szkolić tak naprawdę. Bo jest grupa ludzi, tak jak ja, frików, czy moich kolegów, tak? Ale to jest mniejszość, ćwiczyć. To jest margines, tak? A reszta jest to miwisizm, tak? I co on jest, i co ma się szkolić? Ale tak? Też z drugiej strony, słuchaj, jak on musi, oficer dostaje materiał, który widzę, że z tą bronią sobie, bo byłeś, no to wiesz, że niektórzy sobie tą broni nie są przystosowani do, nie byli nauczeni dobrze. Tak. Jako wojskowi. To też jest nasza wina kadry oficerskiej, czy tam podoficerskiej, zawodowej, że po prostu wypuściła taki bubel. Chociaż mnie uczono, że bubel za bramę nie wypuszczamy. Czyli staramy się szkolić żołnierza do maksymalnej. Jeśli nie, no to po prostu jest Maciej, ale to było zetka. No przepraszam, bo to było zetka. Ja może nie byłem w normalnej zetce, byłem w SPR-ze, ale na unitarce naszymi dowódcami byli kadeci ze szkoły chorążych i tam pompowanie za karę, czy robienie orbity dookoła kolumny za karę, tak, to było standardem. Ja nie jestem zwolennikiem jakichś kar, tak, to jest ogólnowojskowym przyjęta norma, która tak, dokładnie. Budujesz tężyznę fizyczną poprzez... Tak, źle wykonałeś, ty coś schrzaniłeś, tak? To wszyscy robią, wszyscy pompują, tak? Odpowiadamy jeden za drugiego, tak? Pilnujemy siebie nawzajem. Ale teraz, no jeżeli ja słyszę, że żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej skarży się na swojego dowódcę plutonu, bo nie pozwoli mu zabrać telefonu na zajęcia poligonowe, albo zwrócił mu uwagę, że łóżko się zaścielił? No sorry. To za moich czasów to by zrobili mu budkę telefoniczną, jak wiesz, o co chodzi. Dokładnie, wozy by zostały pionowane na całej kompanii. Tak. I by się nauczyli, że trzeba, bo pilnowanie porządku, robienie rejonów, tak, bycie dobrze umundurowanym, to jest element dyscypliny. Swojej całego pododdziału. Tak. Też się uczyły też dyscypliny swojej. Właśnie podczas szkolenia unitarnego właśnie kadeci ze szkoły chorążych przekazali nam, że mamy się korytarzem poruszać pół metra od tak zwanej lamperii, czyli pół metra od ściany i pokonywać zakręty na kompanii w budynku pod kątem 90 stopni. No, popatrzyliśmy na nich jak jakichś oszołomów. Po co? No, ale nikt się nie zapytał. A oni też nam nie wytłumaczyli, w jakim celu jest to. Mieliśmy alarm nocny i dwóch, właśnie pełne oporządzenie, jeszcze pasoszelki, dusicielki, oczywiście hełmy wzór 67, bo to był 98 rok, standard.
na wyposażeniu. Alarm nocny, wszystko wygaszone, koce powieszone w oknach, przygotowane właśnie do zaciemnienia i nagle dwóch biegnących naprzeciwka, mijających się na korytarzu pod kątem, na zakręcie, uderzyło się, czy zderzyło się. No i bo nie wykonali polecenia tego, co uczyli nas, tego, co uczyli nas kadeci. Pokonujesz, znaczy biegniesz pół metra od lamperii i pod kątem 90 stopni. A nie, no, środkiem biegli i dwóch rannych podczas alarmu nocnego bojowego mieliśmy. I oczywiście koniec alarmu, bo trzeba było wzywać karetkę pogotowia, bo rozwalili sobie głowy, tak, hełmami, czy twarze sobie rozwalili. A to też jest właśnie samodyscyplina. Słuchaj, mnie uczono metod szkolenia, są dwie tak naprawdę w wojsku. Albo przez głowę do mięśni, albo przez mięśnie do głowy. Tak. I obie są dobre. Tak, no ale wiesz, panowie, jak nie idzie w jedno, to idzie w drugą, tak? Panowie, mnie tak troszeczkę bardzo mnie cieszy, jakby gdzie zmierza nasza debata, ponieważ zaczęliśmy od tego, że to był dobry, że ten plan w 2011 roku był dobry. Tak. Tak. A teraz dochodzimy do wniosku, że nawet sytuacja i materiał był lepszy wtedy. No jeszcze wtedy mieliśmy tych rezerwistów tak. Po służbie zasadniczej. To nas ratowało. I moglibyśmy przyjąć to uderzenie i byśmy odtwarzali tą gotowość bojową w miarę sprawnie. Tak, tak jest, tak. Czyli z tego, co słyszymy w mediach, że to było oddanie połowy kraju, nieprzygotowani, tak naprawdę się... Ja uważam, że wtedy jako specjalistów... Byliśmy wtedy lepiej przygotowani niż teraz. Tak, dokładnie tak. Też się zgadzam się z tym, tak. Pięknie. Pięknie. A tak jeszcze dla dygresji, bo nie chciałem wam, panowie, przeszkadzać wtedy. Obrona cywilna w Polsce została praktycznie w obecnym stanie, nie ma podstaw prawnych funkcjonowania obrony cywilnej, bo zmieniła to ustawa, nie ma. Która weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku, a ustawa jest z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny. Tak, nie mamy obrony cywilnej po tej ustawie. Zostały wszystkie skasowane. Tam w obronie cywilnej starej ustawy jeszcze były kwestie właśnie ewakuacyjne, było omówione. Przymusowe ewakuacje również. Tak, przymusowe. Także tutaj teraz nic nie mamy z tym związane. Tutaj się posiłkowałem się Wikipedią. Mhm. Tak, bo teraz nie będę wymieniał tego dziennik ustaw i tak dalej, pozycja, nie, tralala. To chyba sensu teraz nie ma, ale ogólnie 2022 rok kwiecień. Dobrze, zatem panowie, bardzo wam serdecznie dziękuję za tą dysputę, ponieważ no, było wielką przyjemnością was jako ekspertów posłuchać. A ja sam z siebie chciałbym zachęcić naszych słuchających do obserwowania naszych gości w mediach społecznościowych, czyli tutaj pułkownik Korowaj bardziej na Twitterze, zaś major Maruda na Facebooku, Krzysztof Szymański. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania naszego kanału odnews.pl. Dziękuję panom pięknie. Bartku, może tylko, sorry, tylko mała prywata, bo 10 października jest bardzo ważny dzień dla żołnierzy rezerwy, dla nas. Jest święto żołnierzy rezerwy i chciałbym tutaj naszym żołnierzom, kolegom rezerwy no, życzyć jak najfajniejszych ćwiczeń rezerwy, a nie ściemy. I mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy na jakichś porządnych ćwiczeniach rezerwy, o co walczę usilnie. I do zobaczenia. Do zobaczenia na ćwiczeniach rezerwy. Na ćwiczeniach, tak. Na ćwiczeniach rezerwy. Dziękuję pięknie. Ja również dziękuję. Dzięki. Sponsorem programu były Militaria.pl.